Proszę Państwa, jak ważny jest dla człowieka dom, to nie trzeba nikomu tłumaczyć, również ten dom materialny, zresztą nie tylko dla człowieka, także dla zwierząt. Zwierzęta mają swoje nory, ptaki swoje gniazda. Gniazdo czy nora jest przedmiotem wielkiej walki, jeżeli są zagrożone. Natomiast każdy z nas wie dobrze, a niektórzy z nas z własnego doświadczenia, jak ciężko jest małżeństwu czy rodzinie bez domu. Kiedy się mieszka u rodziców jednego z małżonków, albo kiedy jakieś nieszczęście dom odbierze, jakiś powódź jakaś czy pożar. Ja nie zapomnę, tacy moi znajomi, których odwiedzili panowie złodzieje, mówili mi, już po jakimś czasie, rok minął, oni mówią, ciągle mają poczucie, że nie mieszkają tak naprawdę we własnym domu. To musiało minąć jeszcze więcej czasu, żeby jakby nabrać tego poczucia, że tutaj w domu jest nam bezpiecznie. I po tych wstępach, dzięki którym osiągnęliśmy to, że nawet dwaj ostatni księża się pojawili wśród nas, przejdźmy do naszego tematu. Proszę Państwa, żyjemy w czasach, kiedy wszystkie domy duchowe podlegają kryzysowi. Kryzys jest jakby, nie wiem jak to nazwać, czy nieszczęściem, czy próbą naszych czasów, to znaczy kryzys dotknął także tego domu duchowego, który nazywamy ojczyzną, tego domu duchowego najważniejszego, który nazywamy Kościołem. I stąd jakby jest rzeczą zrozumiałą, że dotyka on także tego domu duchowego, jakim jest rodzina. No wiele małżeństw szczęśliwie sobie daje radę z tymi różnymi przeciwnościami, które się pojawiają, ale może nie będę kończył tego ale, bo Państwo na ten temat wiecie bez porównania więcej ode mnie. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że dom duchowy to są trzy następujące wymiary. Dom duchowy to po pierwsze jesteśmy u siebie. Po wtóre to jest wspólnota bliskich sobie, wzajemnie za siebie odpowiedzialnych, wzajemnie się wspomagających osób. I po trzecie jest to miejsce bezpieczeństwa. Ja może zanim bardziej szczegółowo będę coś mówił, to króciutko wyjaśnię te trzy wymiary. One dotyczą dokładnie wszystkich trzech wymienionych przeze mnie domów duchowych, również ojczyzny, również kościoła, prawda, nie tylko rodziny. Jeśli idzie o to bycie u siebie, to ja przyznam szczerze, że osobiście to zacząłem zauważać dzięki językowi greckiemu. Aha, bo żebyście Państwo sobie nie myśleli, że ja strasznie dobrze Grekę znam. To nie, to ja po prostu tutaj się popisuję, ale naprawdę dzięki językowi greckiemu to poznałem. Mianowicie he eleutera gyne, wolna kobieta, to dla starożytnych Greków nie była żadna panna, żadna wdowa, tylko mężatka. Dopiero mężatka jest kobietą wolną. Zwłaszcza jeżeli sobie przypomnimy podział ról, że zadanie męża było troszczyć się o utrzymanie, a jak się w domu zepsuło, to oczywiście naprawić. Natomiast tak naprawdę w domu to żona, matka była cesarzową. To jasne. I stąd właśnie ona jest naprawdę u siebie. U siebie. I to jest intuicja, która
jest obecna w różnych językach, na przykład po łacinie liberi, czyli istoty wolne, to jest nazwa dzieci. W przeciwieństwie do niewolników. Niewolnicy też mieszkają w domu, ale dzieci są u siebie. Prawda? Rzecz ciekawa, że sam Pan Jezus kiedyś odwołuje się do tych kategorii. Ja niestety sobie nie odnotowałem odnośnika. Nie wiem, jak mi się uda zacytowanie tego wersetu. Mianowicie jest to ta sytuacja, w której Pan Jezus powiada: poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. I w tym epizodzie mówi Pan Jezus, że niewolnik nie na zawsze jest w domu, a syn jest na zawsze. Jeżeli syn was wyzwoli, będziecie rzeczywiście wolni. Znaczy ta perspektywa bycia u siebie, dom jako takie miejsce, gdzie jesteśmy u siebie, to na przykład w wymiarze społecznym bardzo ciężko przeżywali nasi przodkowie, zwłaszcza w XIX wieku. Byliśmy we własnej ojczyźnie, a nie u siebie. Do tego stopnia, że nasze dzieci bywały karane za to, że na przerwach rozmawiały po polsku. W urzędach były takie czasy i byli tacy zaborcy. Niczego w języku ojczystym nie załatwiłeś. Sądy tylko w języku zaborcy. Miasta całe opatrzone napisami w języku zaborcy. My teraz całkiem dobrowolnie wchodzimy w takie różne homonta, że tak powiem. Zapomnieliśmy, bo to było stosunkowo przecież niedawno, te czasy zaborów i jakby już sami kształtujemy naszą przestrzeń społeczną, żebyśmy byli nie do końca u siebie, ale to już się... I proszę Państwa, znaczy ja oczywiście do tego wątku jeszcze nawiążę, że być w domu to znaczy mieć dom, że dom duchowy to znaczy bycie u siebie. I stąd na przykład jest czymś straszliwym, jeżeli mój dom graniczy z sąsiadami, którzy mnie nienawidzą, na przykład, a zwłaszcza jeżeli mam poczucie, że przecież niewinnie jestem nienawidzony. Jakby zmniejsza się to poczucie, że ja jestem u siebie. A może już, żeby za bardzo nie siekać sieczki wam jakieś nie podawać, to może już dokończę tego wątku, że być w domu to jest bycie u siebie. I w związku z tym czymś niezwykle ważnym jest dbać także o materialny wygląd domu. To jest jasne, że zupełnie inaczej się mieszka w domu, który jest doglądnięty. Znaczy ja nie mówię o tych paniach, które są przesadnie dbałe na ten temat. Ja w moim życiu stosunkowo długim miałem i taką sytuację, że ksiądz, który mnie zaprosił na rekolekcję, a było to za granicą, nie miał możliwości przenocowania mnie na plebanii i umieścił u takiej staruszki. Tak, i tam było takie łoże, na którym cały batalion by się zmieścił ludzi. I staruszka bardzo pilnowała, żeby łoże było każdego dnia starannie zaścielone, co oczywiście podporządkowałem, prawda? Jasne, ale i oczywiście w ogóle, znaczy w tym domu w ogóle odrobineczka nie mogła być w żaden sposób naruszona, w sensie, że nie daj Boże gdzieś tam, ja już nie będę na staruszkę nadawał, zwłaszcza, że nieboszczka, prawda, że tak powiem, świeć Panie nad jej duszą, bo zacna to była niewiasta, także to.
Ale generalnie dbać o wygląd domu to jest coś niesłychanie ważnego, żeby nam w domu było dobrze, żebyśmy się czuli u siebie. Kryzys małżeństwa bardzo często zaczyna się od ucieczek z domu. To jest często on się zaczyna, że tak powiem, na długo przed małżeństwem, już jako dzieciaki, a zwłaszcza myślę chłopcy bardziej niż dziewczyny, ale ja się na tym nie znam, dziewczyną nigdy nie byłem, prawda? No, jest coś takiego jak ucieczka z domu, to znaczy takie podświadome unikanie domu. Być może niektórzy z was znają to z własnego doświadczenia, że do pracy wyjdzie mąż czy żona, może rzadziej, ale też, prawda, przed 6 rano, a wraca o 11 wieczorem, prawda, i jeżeli jeszcze to dobrze, nie kończy już tego. Powiedzmy, dzisiaj będę miał szczęście jechać do Warszawy samochodem. Ufam, że miną nas te zwyczajne w tych takich wioskach, które leżą przy mniej ważnych drogach, obrazki, prawda, takich wianuszków wokół kiosku z piwem, prawda. Zresztą to w dni powszednie więcej tych wianuszków, więc to są właśnie panowie ucieczkowicze, prawda. To znaczy jakby, ale jest jeszcze zjawisko emigracji wewnętrznej. Dzisiaj rozwój elektroniki ogromnie ułatwia udawanie się na emigrację wewnętrzną, to znaczy telewizja, czy o wiele bardziej internet. Co więcej, nieraz się zdarza, że rodzice wysyłają, chciałoby się powiedzieć, wypędzają swoje dzieci z domu, pozostawiając je zarazem pod swoim okiem, znaczy, prawda, idź, prawda, tam, prawda, ojciec czy matka mają swoje zajęcia, idź tam zaglądnij do internetu i tak dalej. Drugi wymiar domu, wspólnota bliskich sobie osób. Proszę Państwa, tutaj ogromnie pogłębia spojrzenie oko wiary, bo w wierze łatwiej zobaczyć, że druga osoba jest darem Bożym. Prawda? Już Mikołaj Rej wiedział, że dobra żonka darem Bożym jest. To można w cudzysłowie sobie zapisać, bo to nie są moje słowa, tylko cytat z Reja. Tak. I proszę Państwa, i czasem, prawda, jak no komuś się trafiła wiedźma, to może mieć właśnie pretensje do Reja, prawda, co ty wypisujesz, ale ten, kto ma pretensje, to znaczy, że nie rozumie, że dary Boże lubią być trudne i przez to się nie stają mniej darami. Krótko mówiąc, trudna żona, trudny mąż też jest darem Bożym. I to jest, znaczy, ja myślę, że dla większości spośród was to jest wielki temat do przepracowania. Znaczy, bo dajmy na to, jeżeli ten mój mąż ewidentnie nakrzywdził nas, dzieci skrzywdził, prawda? Czy jeżeli takie czy inne żale obiektywnie wolno mi mieć do mojej żony, no to co ty tu, księże, wygadujesz, że darem Bożym jest? Ale tak to jest. Proszę Państwa, bo tak, to co w drugiej osobie jest takiego niedobrego, niepożądanego, to nie jest darem Bożym. Ale osoba jest darem Bożym. To co jakby
odkryliśmy w ramach naszej europejskiej kultury, mimo tych procesów cywilizacyjnych, co odkryliśmy stosunkowo niedawno, gdzieś na przestrzeni ostatnich 100 lat, że dziecko upośledzone jest wielkim darem Bożym. Nie jest darem Bożym jego upośledzenie. Ale tak czy inaczej, kiedy w rodzinie pojawia się dziecko upośledzone, to nie jest nieszczęście. To jest dar Boży. Dziecko się urodziło. I w związku z tym, zamiast pytać i do Pana Boga jakieś no, stosunkowo mało sensowne pretensje wypowiadać, jak Ty, Panie Boże, może to dopuściłeś, albo dlaczego to akurat mnie spotkało, to o wiele ważniejsze jest pytanie, jaką miłością należy to nasze dziecko otoczyć, żeby to była taka miłość, jaka jest jemu potrzebna. I to między innymi na tym polega to, że dom to jest wspólnota bliskich sobie, kochających się osób, no, bliskich, prawda, jeżeli tak, no tyle się mówi na temat przemocy w domu, prawda, i tak dalej. Ja tu nie będę komentował, bo też tym się w końcu nie zajmuję jakoś tak bardziej dokładnie. Niemniej, jeżeli 90% Polaków zeznaje, że doświadczyło agresji we własnej rodzinie, no to nie jest rzecz wyssana z palca. Oczywiście można pytać, jak ta agresja została zdefiniowana i tak dalej, ale to są tematy, no, które obiektywnie przed nami istnieją. To, że krzyk w wielu niestety domach jest podstawowym narzędziem wzajemnej komunikacji, to niestety też, no, takie są fakty, prawda? I w związku z tym coś tu trzeba robić. Tak czy inaczej, jeżeli jesteśmy wspólnotą bliskich sobie, kochających się osób, to no, nie wolno zapominać o tym, że to, że mam kochane osoby, osoby, które jakoś mnie kochają, że to jest pewne zadanie. Państwo słyszycie, że ja się jąkam, ale po prostu doskonale czuję, że mnie rozumiecie i że sobie dalej tematy te pociągniecie i o wiele lepiej ode mnie je nazwiecie, prawda? Ale mówię o rzeczywistości. I w związku z tym, że jesteśmy wspólnotą bliskich sobie, kochających się osób, to czymś niezwykle ważnym jest drugą osobę, czy osobę żony, czy osobę męża, czy każdego z dzieci zauważać. To chodzi nie tylko o to, że mamy pilnować tego, żeby nasze potrzeby były zaspokojone, że dziecko również na lekcję tańca dobrze by było wysłać, jeżeli no, tak czujemy, że dobrze by było, ale tu chodzi o to, żeby umieć rozmawiać, sprawić radość, pochwalić. No, mnóstwo takich rzeczy dość oczywistych. Ponieważ jest to wspólnota osób, które żyją i w związku z tym podlegają różnym, czy to chorobom, czy to nieszczęściom, to ja zwrócę uwagę na to, że niezwykle często wręcz się zdarza, że choroba sama w sobie czymś bardzo niepożądanym, zresztą nieraz się choroba kończy śmiercią tego, kto zachorował, jasne, ale to jest wielkie doświadczenie, w jakim sensie na pewno każdego z nas, że choroba jednego z nas łączy rodzinę.
Znaczy to oczywiście, że wymaga zmobilizowania się różnych ofiar, ale zarazem niezwykle łączy rodzinę. To jest właśnie tajemnica wynikająca stąd, że żyjemy w świecie, który jest światem Bożym. Że Bóg stworzył świat, ten, który stworzył świat, jest miłością i naszymi grzechami możemy dużo nabruździć, ale raz po raz to się ujawnia, choćby w tym przypadku. Opowiadał mi ktoś mi bliski, który był wiele lat w jakimś kraju arabskim, ale nie jako dyplomata, tylko wśród Arabów tak rzeczywiście na co dzień z nimi. I mówi, przez pierwszy rok to się tobie przyglądają. A jak uznają już, że jesteś okej, to zaczynają tak się skradać do ciebie i absolutnie tylko w cztery oczy i stawiać następujące pytania. On mówi, że ciągle te pytania mu stawiali coraz to kto inny. Mianowicie, słuchaj, ja wiem, że to jest nieprawda, ale u nas mówią, że wy w Europie to macie takie domy, do których wysyłacie swoich staruszków. Tak. No i ten mój znajomy na to odpowiada. Oczywiście, że to nieprawda, bo u nas staruszkowie to na ogół mają własne mieszkania, a jak już przychodzi niedołężność, to na ogół któreś dzieci staruszka rodzica przyjmuje. No ale jak nie mieli dzieci, to wtedy rzeczywiście mamy takie domy. I wtedy Arabowie niezmiennie wpadali w głębokie, a ponure zgorszenie. Co to znaczy, nie mają dzieci? Przecież jakichś kuzynów mają. Co to znaczy, żeby starego człowieka wysyłać gdzieś, prawda, do takiego domu, gdzie jego głównym obowiązkiem jest jak najszybciej umrzeć? Prawda? Ja oczywiście nie próbuję tu krytykować instytucji domu spokojnej starości i tak dalej, bo one oczywiście mają sens. Arab nie musi do końca rozumieć naszych jednak innych społecznych układów. Wydaje mi się jednak, że w to zgorszenie arabskie warto się wsłuchać, prawda, że coś za tym stoi. Proszę Państwa, ja wczoraj mówiłem, że dla kobiety mąż, dla mężczyzny żona jest najważniejszym człowiekiem jego życia. I w tej perspektywie także powinno się układać relacje z innymi osobami, w tym również z osobami, z którymi mój mąż czy moja żona są szczególnie związani. To jest wielki problem na przykład w stosunku do teściowych. Umówmy się, że nie rozróżniamy teściowej i świekry, tylko rodzice, współmałżonka to są teściowie. Proszę Państwa, naprawdę warto zwrócić uwagę, jak wielka niesprawiedliwość w naszych kulturowych szablonach spotyka teściowe. Ja to może pokażę za pomocą bajek na temat biednych sierotek. Więc właśnie mówię, że dzieckiem byłem stosunkowo niedawno i w związku z tym doskonale pamiętam, że jak się słuchało bajeczek o sierotkach, to sam z siebie tak właśnie jakby dochodziłem do konkluzji, jak to dobrze, że ja mam własną mamusię. Proszę Państwa, bo bajeczki o sierotkach to jest taki bardzo sprytny tryk kulturowy, za pomocą którego z oblicza mamusi się zdejmuje oblicze macochy. W każdej mamusi jest coś z macochy. Ale za pomocą tych bajeczek właśnie dziecko jakby odkrywa, że moja mamusia to jest najukochańsza. Jak to dobrze, że to nie macocha się mną zajmuje, tylko rodzona mama. I proszę Państwa, dokładnie ten sam mechanizm dzieje się w odniesieniu do teściowych, tylko że niestety
w przeciwieństwie do macochy, która jest tylko bytem myślnym dla tego dziecka, teściowa jest żywym człowiekiem. Krótko mówiąc, ten mąż albo ta żona zdejmuje maskę złej kobiety z oblicza swojej rodzonej matki i widzi, ja myślę, że nie muszę kończyć, bo wszystko wytłumaczyłem, prawda, się jąkam, a państwo rozumiecie, że to jest, że to jest po prostu wielka kulturowa krzywda, jaką wyrządzamy właśnie naszym teściowym. Bo to, że bywają też teściowy okropne, to i żona trafi się wiedźma, to każdy to rozumie, prawda? Natomiast my jakby, sam ile razy o różnych teściowych opowiadałem różne durne dowcipy, to ja opowiem wam jeszcze, że może akurat nikt nie zapamięta. Tak, mianowicie definicja uczuć ambiwalentnych. To są uczucia, które ogarniają człowieka, kiedy moja teściowa na moim nowym Mercedesie wpada pod pociąg. Tak, ale to są, wiecie, że to niby śmieszne, ale to jest okropne, po prostu my w ten sposób, tak. Trzeci wymiar domu duchowego to jest miejsce bezpieczeństwa. Znaczy, to jest ostatnia konferencja, to mnie tak ogarniają już takie, że tak powiem, mam taką potrzebę powrotu do dzieciństwa, bo to w pewnym wieku to państwa czeka dopiero, tak. Proszę państwa, czym jest dom jako miejsce bezpieczeństwa, to ja pamiętam doskonale z dzieciństwa. Mianowicie, kiedy miałem lat 5, po raz pierwszy w życiu zostałem znienawidzony. Znienawidzony straszliwie. Mianowicie znienawidził mnie gęsior na naszym podwórku. Nie, proszę państwa, państwo się śmiejecie, naprawdę nie pomyśleliście. Bo gęsior na 5-letniego dzieciaka to jak czołg na dorosłego, prawda? I nie zapomnę tych chwil, kiedy człowiek co sił w nogach biegł, jak skoczył na próg, już jestem bezpieczny, już jestem w domu. Dom jest miejscem bezpieczeństwa. Znaczy, ten gęsior jakoś tam znikł mi z oczu. Nie wiem, co mama z nim zrobiła, tak, ale w każdym razie skończyły się moje perypetie. Ale przepraszam, bo że jestem taki egocentryk, ale jeszcze drugą rzecz pamiętam bardzo z dzieciństwa. Mianowicie byłem jako dziecko intensywnie rudy. Nie wiem, jak teraz dzieci rude czego doświadczają, ale w moich czasach być rudzielcem to była rzecz stosunkowo przykra. I to było dla mnie niezwykłe, że mama, tata nie tylko, że im nie przeszkadzały moje włosy rude, ale bardzo im się to podobało, że mają rudego dzieciaka. Prawda? Dom jest miejscem bezpieczeństwa. I od tej strony, bezpieczeństwa to znaczy, tu jest miejsce posiłku, tu jest miejsce odpoczynku, tu jest miejsce, gdzie wolno mi się spodziewać, bo nieustannie to otrzymuję ludzkiej życzliwości, prawda? Z tej perspektywy dom jako miejsce bezpieczeństwa nabiera dodatkowo potężnej wagi w czasach dzisiejszych, w czasach, kiedy żyjemy ze wszech stron atakowani różnymi treściami niedobrymi, treściami
to chodzi nie tylko o to, że treściami przeciwnymi wierzę, ale różnymi głupotami, prawda? Głupotami, które mogą być bardzo, bardzo niedobrze wpłynąć na przyszłe życie naszych dzieci. I krótko mówiąc, to jest temat, który czeka na takie uaktualniające opracowanie. Temat pod tytułem Twierdzą, niech będzie każdy próg. Prawda? Tak jak dom polski był miejscem, w którym chroniliśmy naszą polskość, naszą przynależność do rodzimej kultury, tak w czasach dzisiejszej laicyzacji, demoralizacji, takiego obowiązku nazywania zła czymś dobrym, prawda, ja myślę, że po prostu musicie jakiegoś młodszego rekolekcjonistę zaprosić, dać mu ten temat do przemyślenia, do opracowania. Twierdzą, niech będzie każdy próg, prawda, tak. No widzę, że staje się współtwórcą waszych następnych spotkań. Tak. Proszę Państwa, przechodzimy do drugiej części, mianowicie, bo tu oczywiście, jeśli idzie o dom duchowy, to ja jedynie naszkicowałem, to jest coś, co trzeba sobie włożyć do serca i jakoś się temu przypatrywać raz po raz, to będzie Wam treściowo się temat poszerzał, prawda? Coraz to nowe rzeczy będziecie zauważali, ale to jest na pewno potężnie ważny temat, żeby nie zgubić domu duchowego. A drugi temat to rodzina jest małym kościołem. Proszę Państwa, w czasie naszych rekolekcji myśmy po dwóch krańcach już biegali, to znaczy bardzo sobie mocno podkreśliliśmy, że w dniu mojego chrztu zostałem wybrany na świątynię Bożą, Duch Święty we mnie mieszka, a po drugie, że Kościół, my wszyscy wierzący w Chrystusa, jesteśmy właśnie świątynią Bożą. Otóż tak jak Kościół został ustanowiony w dniu zesłania Ducha Świętego, jak ja zostałem świątynią Bożą w dniu mojego chrztu, tak mały Kościół został ustanowiony w dniu ślubu. On jest człowiekiem ochrzczonym, ona jest człowiekiem ochrzczonym. Krótko mówiąc, on świątynią Bożą, ona świątynią Bożą, bo jednak wręcz nie wypada do ślubu przystępować w stanie grzechu śmiertelnego. Nie mówiąc, że to obraza boska, ale po prostu nie wypada nawet. To w dniu ślubu my dwoje jesteśmy ukształtowani w jeden kościół domowy. Żadne z nas nie przestaje być samo świątynią Bożą, ale my jesteśmy jednym kościołem domowym, jedną domową świątynią. I teraz analogicznie do trzech aspektów domu duchowego na rodzinę jako mały kościół trzeba też w trzech aspektach spojrzeć, to znaczy Kościół, myśmy to w pierwszej konferencji przerabiali, to jest po pierwsze obecność Boga obdarzającego łaską, obdarzającego życiem i tak dalej. Po drugie jest to Kościół, jest to miejsce, gdzie składane są miłe Panu Bogu ofiary. I po trzecie jest to miejsce świadectwa. I w tych trzech perspektywach spróbujmy spojrzeć na rodzinę jako na mały kościół. Proszę Państwa, trzeba zacząć od tego, ja to u Mariawitów, to znaczy dzisiejszy Mariawita by się do tego nie przyznał, ale takie bywały historie wśród Mariawitów, że były takie pomysły, żeby dzieci poczynać
przed Najświętszym Sakramentem, prawda? Ja może nie będę już dokładnie mówił. To są rzeczy opublikowane i to już zostawię. Natomiast intuicja była prawidłowa. To znaczy, jeżeli wierzący, kochający Pana Boga małżonkowie, licząc na to, że Pan Bóg obdarzy ich dzieckiem, doprowadzają do poczęcia dziecka, to w jakimś sensie to trochę strach mówić, bo bardzo łatwo to ośmieszyć, bardzo łatwo jakimś wulgarnym dowcipem to jakby zabarykadować, prawda? Ale w jakimś sensie nasze dzieci poczynają się w świątyni Bożej. Znaczy ja tu nie próbuję udzielać poparcia Mariawitom, tylko mówię o czymś zupełnie innym, prawda? I znaczy to może najszczególniej czują ci małżonkowie, którzy są niepłodni, tęsknią za dzieckiem i tak dalej. To często wręcz żaden ksiądz im nie musi tego podpowiadać, bo sami czują, że tak stworzą, znaczy tak okoliczności poczęcia dziecka, prawda, przygotują, że to dziecko też jakby w świątyni się poczyna. To tam będzie i modlitwa, i nieraz i post i tak dalej. To tam ludzka wyobraźnia także w tym dobrym kierunku potrafi bardzo, bardzo różne rzeczy osiągać. I rzecz jasna, nasze dzieci rodzą się i wychowują w świątyni. Znaczy my, oczywiście dom to jest dom, to jest sytuacja świecka, jakkolwiek naznaczona religijnie, różnorodnie, prawda, ściany oznaczone znakiem krzyża, świętymi obrazami i tak dalej. To wszystko są elementy świątynności, prawda, małżeństwa i rodziny. A zarazem to jest strasznie ważne, żeby pewnej delikatności dochować, żeby tutaj, znaczy jakby tych wątków nie podkreślać tak ostro, że się robimy śmieszni, prawda? Bo one są bardzo realne, bardzo ważne, żeby tego dopilnować, a zarazem pewien umiar, pewną jakąś taką generalną wrażliwość czy smak zachowujmy, kiedy o tym mówimy. Świątynia to jest miejsce modlitwy. To, co ja teraz powiem, to bardzo możliwe, że w waszych rodzinach nie jest łatwe do przeprowadzenia, czasem w ogóle generalnie tego się nie da. Natomiast znaczy warto jakby wyczuć ideał, bo się okazuje, że raz po raz możemy się znaleźć w takiej sytuacji, gdzie albo komuś podpowiedzieć. Znaczy, jak wiemy, jak powinno by być, jak dobrze by było, żeby było, to wtedy jesteśmy mądrzejsi również i dla samych siebie. Prawda? Otóż wspólna modlitwa. Pamiętam kiedyś kogoś przed ślubem, przyjmowałem jego nawrócenie, bo był w zasadzie całe życie niewierzący, ale szalenie wiarą się przejął, zresztą po dziś dzień jest to człowiek bardzo głęboko wierzący i nie zapomnę, kiedy się narodziła im pierwsza córeczka, to on miał taką potrzebę, żeby mi wyznać wspólnie z żoną, postanowiliśmy wspólnie się modlić. Dzieciątko malutkie, niemowlątko jeszcze, wspólnie się modlić. A dlaczego? Żeby wspólna modlitwa w naszej rodzinie dla naszego dziecka była zwyczajem niepamiętnym. I proszę Państwa, mają czwórkę dzieci, teraz wszystkie są dorosłe, wszystkie w wierze trwające, wszystkie głęboko wierzące. To znaczy, krótko mówiąc, ci małżonkowie, znaczy, proszę Państwa, jeżeli ktoś z Was czuje, że u Was w domu nie było, to ja naprawdę przeciwko Tobie nic nie wygaduję. Każdy człowiek ma swoją drogę, Pan Bóg każdego z nas kocha oddzielnie. To ja nie o tym mówię, żeby
upominać o grzechy przeszłe, z których już niemożliwe, żeby się nawrócić. Bo nawrócić to się mogę dzisiaj. Znaczy w dniu przedwczorajszym nawrócić się już nie mogę. Prawda? Tylko ja pokazuję tu pewien ideał i tu akurat tak się zdarzyło, że to jest ideał naprawdę zrealizowany. Pamiętam taki ojciec, któremu się urodziło 3 chłopaków. Podobno chłopców jest o wiele trudniej wychowywać. Ja byłem bardzo fajny, także ale podobno w ogóle generalnie to chłopców trudniej wychowywać. No i też do pacierza zapędzić. I mówi, wpadł na pomysł, jeszcze tak się zdarzyło, że synowie pomysł chwycili. Mianowicie opracował 6 scenariuszy wieczornej modlitwy i rzucali kostką, według którego scenariusza dzisiaj się modlimy. I chłopaków to bardzo jakoś tak zainteresowało, także w ogóle sami się dopominali, prawda, kiedy się modlimy, bo prawda, też takie jakieś były kolejki, kto kiedy rzuca kostką, prawda. Znaczy to, krótko mówiąc, tu trzeba pewnej pomysłowości. Znaczy jak rodzicom zależy, to jakoś różne rzeczy wydają się możliwe do osiągnięcia. Świątynia to jest także miejsce, w którym głosi się Słowo Boże. Proszę Państwa, ja chciałbym tutaj takie bardzo przykre słowo powiedzieć na temat nas Polaków, którzy niestety mamy w nawyku lekceważyć religijne pytania, z jakimi zwracają się do nas nasze dzieci. Ja o tym wspomniałem wczoraj, kiedy o świętym Ambrożym mówiłem, to jego pierwsze kazanie, że sam wiary jeszcze dostatecznie nie znam, ale nie szkodzi, was ucząc, sam będę się uczył. Prawda? I przeciętni polscy rodzice kompletnie marnują te niesamowite szanse, jakie dają im rodzone dzieci. Dzieci, które siłą rzeczy stawiają różne religijne pytania i dziecko jak to dziecko. Nieraz stawia pytania trudne, nieraz tak trudne, że i pewnie sam papież nie bardzo by umiał odpowiedzieć. Prawda? I w związku z tym dla rodziców nie powinno to być dziwne, że niekoniecznie umiem odpowiedzieć na pytanie stawiane przez dziecko, żeby odpowiedzieć na poziomie dziecka w sposób zrozumiały, żeby to dziecko do Pana Boga przybliżało. My mamy niestety taki odruch, że dziecko stawia pytanie religijne i wtedy mówimy, jeszcze jesteś za małe, dorośniesz, to wtedy zrozumiesz, albo zapytaj księdza, ksiądz ci to wyjaśni. Ksiądz jest takim specjalistą od spraw wiary, a co ty, prawda, do mnie matki czy ojca się przyczepiasz, prawda, żebym ja cię wyjaśniał. Tak, dzieci, to też państwo wiecie lepiej ode mnie, że na ogół są bardziej inteligentni niż ludzie dorośli. Znaczy im potem ta inteligencja trochę odejdzie, ale póki co to po prostu są bardziej inteligentni i doskonale rozumieją, co znaczy zapytaj księdza. Albo dorośniesz, to wtedy zrozumiesz. Dziecko rozumie, że rodzic przekazuje komunikat, wiesz ty co, my jesteśmy wierzący, ale wiarą to my się za bardzo nie przejmujemy. Bo to jest taki komunikat. I tu naprawdę warto jakby to sobie uświadamiać, bo pewnie większość z was nie ma już małych dzieci, ale w ogóle jakby o tym wiedzieć. Czasem jesteśmy w sytuacjach, kiedy o tym można powiedzieć, prawda? Babcie, dziadka też pytają przecież dzieci, prawda? No, to dobrze. Wybrnąłem z trudnej sytuacji. Tak. A może jeszcze się pochwalę, bo już Państwo byście mnie poznali z egocentryk, to jestem niewąski. Jak kiedyś naprawdę genialnie, naprawdę odpowiedziałem
przedszkolakom na ich problem religijny. Mianowicie chrzciłem jakieś niemowlątko. Jak to, kiedy się chrzci niemowlątko, to rodzice zapraszają swoich znajomych, a znajomi przeważnie mają małe dzieci. I przychodzi po chrzcie cała grupka przedszkolaków, z czworo lub pięcioro ich było, i z problemem ewidentnie środowiskowym wyraźnie rozmawiały przed tym ze sobą. A proszę księdza, a dlaczego kotka się nie chrzci? Prawda? I co będziesz odpowiadał, że co, że kotek do nieba nie pójdzie? No to dziecku ból zadasz i dziecko, a poza tym skąd ty wiesz, co będzie z kotkiem, prawda? Tak, tak, tak. I, a co powiesz, że kotek nie ma duszy nieśmiertelnej? To nie jest odpowiedź dla dziecka. I proszę państwa, to ja się chwaliłem, ale myślę, że od Ducha Świętego to przyszło. Mianowicie zastosowałem metodę rabinacką na pytanie pytaniem. Dziewczynka taka pięcioletnia mnie pytała, to ja do niej, a widziałaś kiedyś, żeby kotek się modlił? I proszę państwa, trzeba było zobaczyć to, a to Duchowi Świętemu. Trzeba było zobaczyć ten błysk absolutnego zrozumienia. Prawda? Znaczy, wszystko już zrozumiałe. Prawda? Tak. Ale, znaczy krótko mówiąc, bo my mówimy o tym, że rodzina jest małym kościołem, no to właśnie trzeba się troszczyć o to, żeby no to Słowo Boże dochodziło jakoś skutecznie. Ja na przykład mam taki, to co uświadamiam sobie, taki no niezwykłą wdzięczność wobec mojego świętej pamięci taty, mianowicie, który ogromnie lubił nawiązywać do niedzielnej Ewangelii. I to nie jest tak, że mnie przepytywał, tylko tak jakoś, no pewnie jakoś przy okazji zapytał, czy pamiętam to. Czasem pamiętałem, czasem nie pamiętałem. I tata takie swoje jakieś własne spojrzenia, swoje własne widzenie, i to było ewidentnie nie takie, żeby dzieciaka pouczyć, tylko jakby się dzielił z dzieckiem, w czym ta święta Ewangelia go ubogaciła, w czym wydaje mu się ogromnie ważna. Drugi wymiar kościoła, znaczy małego kościoła jako świątyni. W świątyni składane są miłe Bogu ofiary. No to ponieważ państwo, pewnie wszyscy za wyjątkiem księży, to znacie, prawda, trudy życia małżeńskiego, no to wiecie, że małżeństwo to nie jest jakieś szczęście, że małżeństwo to jest wielkie zadanie, to jest wezwanie do jakiegoś wielkiego sensu, to rozumiemy, prawda, no, krótko mówiąc, małżeństwo jest to podjęcie naprawdę dużego trudu życiowego, ale także te małżeństwa bardzo udane, po prostu tak to jest. I proszę państwa, jeżeli my Panu Bogu składamy ofiary, to nigdy nie wolno nam zapomnieć, że do składania Bogu ofiar uzdalnia nas ta jedyna ofiara, która Ojcu Przedwiecznemu się podoba, Jezusa Chrystusa. Stąd niezwykła ważność Eucharystii w życiu małżeńskim i rodzinnym. Niezwykła, to jest kwestia co niedzielnej mszy świętej, to jest kwestia komunii świętej, którą powinno się przyjmować najszczególniej wtedy, kiedy stoję przed jakimś trudną sytuacją, prawda, i tak dalej. Ja państwu opowiem taką historię, kiedy po prostu jest rzeczą niewyobrażalną, żeby to dziecko urodziło się, gdyby nie miało szczęścia bycia poczętym przez wierzącą matkę. Ona sama mi to opowiadała. Mianowicie miała pięcioro małych dzieci, a takich kompletnie małych, dwoje najmłodszych bliźniaki jeszcze nie miało roku. I
ona patrzy, znowu ciąża. Mówi, w oczach się zaćmiło, po prostu już w ogóle no, nie daje rady, nosem się podpiera, a tu znowu ciąża. Po prostu ona wie, że ona tego dziecka nie urodzi. Po prostu to niemożliwe, to ponad ludzkie siły. I to tam panie wiedzą, ja tylko mówię to, co ta pani mi mówiła. Mianowicie są jakieś takie babskie sposoby pozbywania się dziecka. Ona nastawiła wodę, żeby podjąć właśnie jakiś taki sposób. I mówi, przyszła jej myśl, Panie Boże, przecież Ty mi dopomożesz. I mówi mi, jak wzięłam, jak chlusnęłam tą wodę i to dziwnie słuchać, łatwo mi nie wierzyć, ale ja naprawdę mógłbym samego Pana Boga wezwać na świadka. Ona mi to opowiadała na weselu tego szóstego. I mówi, proszę księdza, takiego pięknego chłopaka bym zmarnowała. Ale Państwo widzicie, że tutaj bez ofiary, bez takiego no, liczenia na to, że Pan Bóg, który wzywa mnie do czegoś trudnego, że przecież mi dopomoże, no to ten dzieciak nie miałby prawa pozostać wśród żywych. To być może też egocentryzm ze mnie wychodzi, ale nie wiem, czy to nie jest dzwon na zakończenie mojego, żeby kończyć już. Tak. Trzeci wymiar świątynności. Świątynia to jest miejsce dawania świadectwa, zarówno wobec wierzących, jak niewierzących. Jeśli idzie o kościół domowy, to rzecz jasna małżonkowie powinni sobie wzajemnie dawać świadectwo. Na ogół to jest dawane świadectwo bez takiej świadomości, że ja ci dam świadectwo. Tylko to, jeżeli żyjemy rzetelnie w wierze, to siłą rzeczy to jest świadectwem dla współmałżonka. I to także przekazywanie dzieciom. To jest także umiejętność odbierania świadectwa dawanego przez dzieci. Patrzę, taka krewna, pani z Lublina, krewna ojca Krąbca jest tutaj. O, to pani, tak. Proszę pani kochanej, ja pani muszę przysłać taki tekst ojca Alberta, mianowicie, który pokazuje, ojciec Albert Krąbiec, filozof, nikt go zdałby nie podejrzewał, że takie piękne teksty mógł napisać. I pokazywał, jak dziecko no, potrafi no, obdarzać także świadectwem wiary swoich rodziców. Ale ja wam opowiem o takim Jasiu i to naprawdę autentyk. Człowiek by nie wymyślił. To państwo sami widzicie, że ja tu życiem przemawiam. Prawda? O takim Jasiu, co ledwie się urodził i 7 ludzi nawrócił. A jak to było? No Jaś się urodził, rodzice szczęśliwi, bo to dziecko, jak to dziecko, rękami rusza, nóżkami rusza, prawda? No takie, no, prawda, no to coś takiego mamy wychować. No to oczywiście no, nie mają ślubu kościelnego, prawda, w ogóle do kościoła prawie nie chodzą. No to sobie postanawiają ze względu na Jasia, wezmą ślub, zaczną po katolicku żyć, a pochodzili ze środowiska takiego samego, jak oni sami byli. I na ojca chrzestnego i matkę chrzestną też wybrali takich, co to bez ślubu, co to do kościoła nie chodzą. I też jakoś tak się stało, że i ojciec chrzestny, i matka chrzestna się pobrali, prawda, to już mamy 3 małżeństwa, prawda, które wzięły ślub kościelny i też zaczęli życie religijne. A siostra matki chrzestnej, jak zobaczyła, co się dzieje, też się nawróciła.
to po ludzku widać, że siedmioro nawrócił, prawda? Że wystarczyło samo pokazanie się na świecie, żeby tyle dobra. Ale to są takie sytuacje, gdzie po prostu widać gołymi oczyma, że świat jest Boży. Prawda? I ja myślę, że rodzice wielokrotnie mają szansę jakby usłyszenia świadectwa swoich dzieci. I co jest najbardziej sympatyczne, że dzieciaki w ogóle nie są świadome, że dają świadectwo. Prawda? Znaczy to wielokrotnie, być może nawet ktoś z was ma takie doświadczenia, że dzięki mojemu dziecku przybliżyłem się do Pana Boga jakoś. Mnie się wielokrotnie zdarzało i sądzę, że każdemu księdzu to się zdarza wielokrotnie, że ktoś po latach odejścia wraca do Pana Boga, dlatego że kilkunastoletni syn czy kilkunastoletnia córka po prostu nie może wyjść ze zdumienia, że tata czy mama, prawda, niby katolicy, a jacy by katolicy i w ogóle i to jakoś tak. Jeżeli idzie o świadectwo, proszę kochanych Państwa, zwracam się zwłaszcza teraz do tych spośród Was, których małżeństwo uległo rozbiciu, bo to, że w konflikcie, no to ufajmy w Panu Bogu, że konflikt będzie miał wszystkie znamiona pozytywne, znaczy w kryzysie. Państwo wiecie, kryzys po grecku znaczy sąd. Sąd Boży nad tym małżeństwem. I staramy się o to, żeby wypadł dla tego małżeństwa korzystnie. To znaczy, żeby wyszło piękniejsze niż było przed kryzysem. To jest jakby coś takiego, jak w języku medycyny się mówi, prawda, że chory, prawda, przeszedł przez kryzys. Już kryzys ma za sobą. Ten kryzys, który groził nawet śmiercią, prawda, już za sobą, już zaczyna się powrót do zdrowia. Ale teraz zwracam się do tych spośród was, no, od których współmałżonek odszedł, może założył własne gniazdo, może ma dzieci z tym kimś innym. Mianowicie wasze trwanie to jest dawanie świadectwa i to świadectwa takiego, którego do końca nie rozpoznacie. To znaczy sam fakt, że wielu ludzi to denerwuje, To jest dowód, że jest to świadectwo skuteczne, że wielu ludziom no, przeszkadza to, że są jeszcze tacy głupcy, którzy wierzą, że małżeństwo to jest nierozerwalne, że nawet jak mąż odejdzie, nawet jak nową rodzinę założy, to mam dochować wierności. Prawda? I to jest takie jedno świadectwo, które no, dajecie wszystkim, to znaczy i temu współmałżonkowi. Ja kiedyś o tym pisałem, to nawet jest napisane chyba w jednym z tych tekstów waszych sycharowych. Ta moja, znaczy znajoma, której ja próbowałem, opowiem od początku, bo przecież to nie jest tak, że wszystkie teksty studiujecie co drugi dzień, prawda, i tego, przypomnieć sobie warto. Przyszła do mnie kobieta, którą mąż opuścił 8 lat temu, założył nową rodzinę, już nawet nie pamiętam, czy miał dzieci, czy nie, ale już ileś tam lat żył z drugą, w przeddzień rozprawy rozwodowej i ona przyszła się radzić, a potem się okazuje, że się nie radzić, tylko próbować księdza przyszła, z tym, że w dobrej woli, to nie, że podstępnie. Mianowicie, jak ma się zachować, bo jeżeli, wiadomo, że sąd na pewno orzeknie rozwód, a jeżeli ona będzie się sprzeciwiała, to wszyscy to czytają jako no, złośnica albo dewotka. I tak jak mi ona przedstawiła, to we mnie się odezwał chłopek roztropek, który zapomniał, że jest chrześcijaninem i księdzem. I tak, no, tak jak chłopek roztropek, no wie pani, ponieważ pani i tak wie, że on będzie pani mężem, prawda, to żeby oszczędzić sobie tych właśnie przykrości, to niech pani się zgodzi. I nie zapomnę tych kwadratowych oczu, jakie jej się zrobiły. Ksiądz?
takie rzeczy mówi? Tak. I ona mówi tak, proszę księdza, ja wiem, że los będzie orzeczony, ale ja chcę mu zostawić jeszcze ostatnie słowo miłości. Bo jeżeli ja się zgodzę na rozwód, on jest niewierzący, to będzie tak, jak ja bym mu dała rozgrzeszenie. A to by było rozgrzeszenie nieprawdziwe i ja bym go skrzywdziła. Ja chcę mu zostawić jeszcze moje ostatnie przesłanie, że ty źle zrobiłeś, że ty skrzywdziłeś swoją żonę i swoje dzieci. I proszę Państwa, się skończyło zupełnie jak w kiepskiej powieści. Bardzo szybko ten człowiek, bo rozwód oczywiście został udzielony, ale bardzo szybko ten człowiek zachorował na raka. Kochanka, jak to lubią się kochanki zachowywać, uciekła, prawda? I ta biedna żona wierności dochowała w ciężkiej pracy, prawda, no, doglądania go w umieraniu, prawda, i pogrzebaniu. Także, że no, ktoś może powiedzieć, no, głupia sprawa i do głupich rzeczy ta wiara chrześcijańska namawia, ale no, my jesteśmy właśnie tacy głupcy dla Chrystusa. I to jest, Państwo widzicie, świadectwo dla męża, nawet tego męża, który no, jakby wydawało się kompletnie zamknięty na świadectwo. Świadectwo dla dzieci, którym jest ta ogromnie ważny komunikat przekazywany, że małżeństwo jest święte. I świadectwo, no nie wiadomo dla kogo, świadectwo takie rzucane w przestrzeń, że tak. To myśmy skończyli, nawet fajnie nam się skończyło. No, dzięki serdeczne, niech Pan Jezus wam błogosławi, a mnie też. No. Księdza kochanego, to się więcej niż rozumie samo przez się. Ojciec kochany przecież wie, że to cystersi pierwsi wymyślili. Państwo wiecie, jaka jest geneza miasta Paradyż. Po łacinie Paradisus znaczy raj, bo klasztor to jest więcej niż dom, to jest taki raj na ziemi. Tak, to prawda, że tam... Ale to jest prawda, ja tam nie chcę, no oczywiście, że to bywa tak, no, że tak jak to wśród nas grzeszników, prawda, no, ten współbrat może być trudnym darem, ale darem. Co więcej, ja mogę być bardzo zadowolony z siebie, ale też mogę być trudnym darem dla moich współbraci. Muszę oczywiście się starać, żeby znaczy, no krótko, to jest jakoś tak. Nie, no proszę ojca, to jasne. A tak samo, a proszę ojca kochanego, a ojciec sobie wyobraża głosić kazania, jeżeli wzajemnie zakonnicy sobie nie świadczą o wierze? To polega nie tylko na tym, że raz po raz stają przede mną różne pytania i się radzę moich braci, prawda, teraz to prawie zawsze są to moi uczniowie, prawda, i no tak jak rodzice też wielokrotnie się dzieci radzą i to jest, ojejku, to oczywiste, no. Tak, proszę. No to ja na świadka pana Andrzeja powołuję. Jeżeli zechce powiedzieć, to niech mówi. Nie chcę. Nie chcę mówić. No. Ja już wtedy, kiedy był 15 lat temu, na komisarce
dobrze oddaje, o co tu chodzi. Oazy mają to do siebie, że albo znikną, ale jest wielka szansa na to, że przeciwnie, że będą się rozszerzały. I dajmy na to, to żeby zniknęła taka oaza, to wystarczy, że powiedzmy w waszej grupie kolejne osoby stracą wiarę w sens tej postawy, jaką budujecie w tej chwili. I to ma moc niszczenia grupy. Natomiast ja po prostu czuję, bo tak jak biedny wczoraj się nacierpiałem, prawda, bo tak musiałem siedzieć i słuchać i tak dalej, to jednak różne rzeczy do mnie doszły. Doszedł do mnie przede wszystkim ten wasz entuzjazm niezwykły, prawda, do tego, żeby dzielić się tą Ewangelią, że co Bóg złączył, człowiek ich nie rozłącza i że to dotyczy każdej sytuacji, każdego małżeństwa. Także ja myślę, że jest wielka szansa na to, że oaza będzie się rozszerzała. Ja przyznam szczerze, że powiedzmy osobiście, wolę się utożsamiać z mamutem niż z dinozaurem, tak? Bo mamuty troszeczkę później wymarły. Tak. Tak. Ojcze, ja mam takie pytanie. Największą trudność sprawia mi obronienie mojej postawy. Gdy jestem atakowana, to czy tak bronisz małżeństwa, powołując się na wiarę, na Kościół, z taką ręką unieważnia sakrament małżeństwa i jednym z takich, ja się na tym nie znam, przyznam, ale jednym z takich warunków unieważnienia jest niedojrzałość małżonków. I oczywiście, jeśli ktoś jest bardziej napastliwy, to jeszcze dodaję, że jak się ma pieniądze, to nawet u kościoła można, w kościele można uzyskać rozwód, tak nazywają. Jak bronić się w tym momencie? Znaczy, proszę pani, ja generalnie to, znaczy w sytuacji, kiedy czuję taką jakby zaciętość w zarzutach, to ja wolę raczej okazać życzliwość, uśmiechnąć się i tematu nie podejmować. Czasem ewentualnie powiedzieć, ja wiem swoje, prawda, i ja państwu dam przykład zupełnie inny. Mianowicie kiedyś powiedziałem jakąś wypowiedź przeciwko aborcji i ktoś mi na to, przepraszam cię bardzo, ale ja mam zupełnie inne poglądy, ale w takim stanowczym tonie powiedział. I znaczy ja wiem, że to nie było ze mnie, tylko to było z Ducha Świętego. Prawda, ja na to naprawdę życzliwie, a nie w sposób udający, uśmiechając się do niego, mówię, słuchaj, ale to nie jest kwestia poglądów, po prostu dzieci się nie zabija. Dzieci się nie zabija i więcej już nie powiedziałem. Prawda? I czy to słowo, czy może nie, miało na to wpływ, to tego nie wiem, ale mniej więcej rok później narodziła mu się córeczka, w kilkanaście lat po dziecku ostatnim, córeczka, która jest w tej chwili studentką. Także, że natomiast jeżeli idzie o ten problem, że Kościół lekką ręką orzeka nieważność małżeństwa, to zwracali na to uwagę w specjalnych dokumentach zarówno Jan Paweł II, jak Benedykt XVI. To ja myślę, że w tych swoich tam materiałach macie dostęp do tych dokumentów. Rzecz jasna, każdy zda rachunek przed Panem Bogiem. To, co ja wiem, że wyrokom Kościoła warto się podporządkować także wówczas, kiedy one
wydają mi się ewidentnie niesprawiedliwe. Bo naprawdę ja bym nie wykluczał takich ewidentnie niesłusznych orzeczeń nieważności. Ja osobiście nie znam takich przypadków, ale też nigdy się tym nie interesowałem i bym tego nie wykluczał. To co wiem, że jeżeli sąd kościelny oficjalnie orzekł, to nawet jeżeli on orzekł niesprawiedliwie, nieprawdziwie, to ja jestem tylko człowiekiem, ja się podporządkowuję Kościołowi i jakby... Oczywiście, że tego Panie niewierzącemu nie będzie mówiła, bo to wtedy no, odpowiednio to skomentuje i odpowiednio będzie Panią widział. To nie o to idzie. Natomiast jakby to powiedzieć, tak jak... Ja jestem księdzem 46 lat. To oczywiście wielokrotnie rozmawiałem z różnymi księżmi, którzy pracują w sądzie kościelnym, także z szefami tych sądów kościelnych, prawda? I wiem, że są to ludzie o różnych temperamentach. Jeden już nieżyjący, pamiętam, taki z Kielc, ksiądz, który był szefem sądu kościelnego, mówi, no po prostu serce się rozrywa, tyle ludzkiego nieszczęścia, no tak by się chciało orzec nieważność małżeństwa, no nie widać powodów. Ktoś inny właśnie orzeknie, nie mnie się w to pakować. Ja wiem, że ostateczną ważność mają słowa Pana Jezusa, co Bóg złączył, człowiek ich nie rozdziela. Ja Państwu dałem wczoraj przykład moich znajomych, których ślub był niewątpliwie nieważny i pomarli jako małżonkowie. Myślę, że Pan Bóg obdarza ich łaską sakramentu małżeństwa przez całe życie. Krótko mówiąc, nie wolno nam zapomnieć, że jesteśmy ludźmi, a Pan Bóg jest Panem Bogiem. No. Proszę Pani, ja bym, że tak powiem, tutaj, nigdy moje subiektywne przekonanie nie jest kryterium ostatecznym. Natomiast wie Pani, to, że się nie szuka drugiego człowieka, to jest kwestia pewnego wyboru. Ja, prawda, już z bardzo znanym Państwu moim egocentryzmem tutaj przywołam moją świętej pamięci babcię, która w wieku lat 24 została po raz drugi w życiu wdową z trójką malutkich dzieci. Tak. I w dodatku była kobietą bardzo wysokiej niezaradności. Tak. I co więcej, w pewnym momencie rodzina próbowała na siłę. No, wdowa to miała wszystkie możliwości, więc prawda? Tak. Po raz drugi, bo pierwszy mąż umarł na ospę 2 tygodnie po ślubie, także to jakby, no ale w każdym razie dwa razy była wdową, a drugi mąż zginął w I wojnie światowej, prawda? Trzecie dziecko nie było jeszcze urodzone, no tak to było. I rodzina próbowała ją jakoś tam nawet jakby przymusić do małżeństwa, ona wiedziała, że trójka dzieci jej wystarczy, prawda, tak. Tak, może. Jeszcze ja mam dwa pytania do tych odpowiedzi. Jak postępować w przypadku 12-letnich dzieci, która miała 14-letnią i 19-letnią osobę, które
pierwsze pytanie. Drugie pytanie, co im można powiedzieć na temat czystości przedmałżeńskiej? Proszę pana, jeżeli idzie o pierwsze pytanie, to myślę, że ważniejsze jest pytanie, czego nie wolno robić, żeby jakby nie zrazić do końca. Prawda? Znaczy na pewno nie powinno się przymuszać. Jest taki argument, że będziesz miała 18 lat, to będziesz sobie sama zdecydowała, teraz jesteś pod moją władzą, masz iść do kościoła i koniec. To jest argument, który być może jeden raz wolno użyć, ale ja bym zdecydowanie odradzał. Ja bym próbował, gdyby się udało, to bez słów, ale przekazywać dzieciom w takiej sytuacji komunikat, że twoje niechodzenie do kościoła sprawia mi okropny ból. Ja rozumiem, że ty masz swoje sumienie, ale no po prostu mnie to strasznie boli, że ty nie chodzisz do kościoła. Oczywiście, że lepiej to przekazywać bez słów, ale z jeden czy drugi raz także słowami to powiedzieć wolno. Jeżeli idzie o znaczenie czystości przedmałżeńskiej, no to rzecz jasna rodzicom pewnie inaczej się o tym rozmawia niż komuś z zewnątrz. Ja mogę powiedzieć, jak ja rozmawiam, z tym, że to jest jednak, znaczy, no moja sytuacja jest o tyle komfortowa, że no na ogół przychodzą do mnie dzieciaki, które no jakoś tam z Kościołem czują się związane, jakąś tam do przykazań boskich zobowiązane. Natomiast ja bardzo lubię używać argumentu następującego, że ufajmy, że wyjdziesz za mąż, ufajmy, że się ożenisz, ufajmy, że twoje małżeństwo będzie piękne. Otóż warto pomyśleć o tym, żeby twoje, wasze dzieci, żeby urodziły się z czystych rodziców. Krótko mówiąc, praca nad swoją seksualnością niech będzie taką duchową pracą na rzecz twojego przyszłego małżeństwa, na rzecz twoich dzieci, których jeszcze nie ma, ale ufajmy, że Pan Bóg zechce cię nimi obdarzyć. Znaczy ja rozumiem, że no każdy musi dobierać takich słów, które pasują do jego duchowej urody. Ja wiem, że kiedy mnie się zdarza takich argumentów używać, to ludzie słuchają uważnie i jakby powiedzieć nie pyskują.